Hej, witam Was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was krótkiego newsa. Będzie to materiał bez żadnego podkładu, jeżeli chodzi o jakąś tam bitwę w tle, także możecie sobie to puścić i po prostu równocześnie na przykład grać World of Tanks. Na pierwszy ogień krótka informacja pochodząca bezpośrednio z firmy Wargaming. Tutaj widzicie koncepcyjny taki rysunek. Prawdopodobnie tak mogą wyglądać statystyki po bitwie. Wszystko jest bardziej szczegółowe. Mówiąc szczerze, mi się to podoba. Ja zawsze lubię, jak w grze jest jak najwięcej jakichś tam tabelek, danych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj pewną taką ciekawostką jest, że będą podane strzały za zero, tak zwane. No, my to nazywamy strzałami za zero. Wargaming nazywa to strzały, które nie zadają żadnych obrażeń. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało. O ile oczywiście przeforsują ten pomysł. Kolejna informacja, teraz już te informacje takie mniej, że tak powiem, oficjalne, czyli gdzieś tam z jakichś przecieków, ze stron For the Record, VOD News i tak dalej. Mianowicie Pantera Patrolowa, czyli tak zwana ta Pantera A, dostaje w kolejnej łacie zarówno nerfa, jak i buffa. Po pierwsze, nerf oczywiście polega na tym, że haubica, jeżeli ktoś tam miał, zostaje potężnie znerfiona. Dodatkowo depresja działa zostaje zmniejszona o 2 stopnie. Jest też lekki buff, mianowicie waga w matchmakingu zmniejsza się z 32,4 do 27, czyli możemy liczyć w tym czołgu na lepsze losowania. Oraz pojazd dostaje 50 HP więcej, czyli z 950 do 1000. I z takich ciekawych też informacji, czas celowania z działa Kynisz zostaje zmniejszony z 2 sekund do 1,7. To jest bardzo fajna informacja, ponieważ jeżeli ktoś tam miał zamontowane to zawężanie celownika, te ulepszone celowanie, to może teraz zrezygnować z tego modułu i po prostu coś innego sobie wrzucić. Jest też informacja, że czołg Leopard 1 zostaje zmniejszona jego waga w matchmakingu ze 120 do 100. Kolejna rzecz, mam dla Was tutaj parę zdjęć. Tutaj taki rosyjski rysunek mniej więcej, który daje Wam pojęcie, jak wyglądały strzelania artyleryjskie z określonych kalibrów. U góry mamy 76 mm, na dole 122 mm. W kółeczkach macie podane odległości. No i tutaj w metrach, jak to wszystko wyglądało. Kolejny rysunek też jest ciekawy. Mniej więcej, jak wyglądały leje po pociskach artyleryjskich w określonych, że tak powiem, kalibrów, czyli 76 mm, taki mały lejek, gdzie mógł jakiś tam żołnierz się zmieścić. 122 mm to już taki całkiem spory i 152 mm, no to już niezła taka locha, mogło tu kilku żołnierzy spokojnie wejść. 180 cm, jak widzicie, głębokość, 5 metrów szerokość, także to taka ciekawostka. Tutaj macie tabelę porównawczą nerfa najnowszych artylerii. Tych wysokopoziomowych, czyli 10 poziomu, to będą artylerie. Wszystko macie podane, ceny i tak dalej, i tak dalej. Możecie to sobie przejrzeć. To jest materiał Full HD, czyli możecie na pełny ekran sobie zrobić i porównać. No i teraz podam Wam kilka informacji odnośnie zmian w grze. Oczywiście, przypominam, są to informacje nieoficjalne. Tutaj radzę Wam posłuchać, ponieważ te wiadomości są rewelacyjne. Po pierwsze, obecnie jest tak, że te deki, jak i artyleria, mają karę do otrzymanego doświadczenia. Te deki odpowiednio mają 33% kary, natomiast artyleria 50%. W najnowszej łacie 8.6 zostanie to zniesione. Te deki, czołgi i artyleria będą otrzymywały równe wartości doświadczenia. A w przypadku artylerii będzie to ogromna wręcz ilość, także grindowanie artyleryjskich drzewek będzie o wiele, wiele krótsze, moim zdaniem. I teraz rewelacyjna wręcz wiadomość. Słuchajcie, bardzo aż mi się mordka cieszy, jak to mówię. Otóż zostanie wprowadzony nowy system dodający bonus za detrak, czyli jeżeli zatrzymamy przeciwnika i ktoś go rozwala w tym czasie, to my dostajemy dokładnie taki bonus, jak teraz dostaje spotter. Czyli naprawdę fajna sprawa i będzie się opłacało zatrzymywać inne czołgi, jeżeli ktoś wtedy
je będzie rozwalał, to będziemy po prostu część tego golda, przepraszam, część tego srebra i doświadczenia dostawać. Zostanie dodana też nowa mechanika kamuflażów, mianowicie w tym momencie ta wartość do ukrywania jest zależna od współczynnika ukrywania danego pojazdu. Czyli jeżeli mamy na przykład stuk 3 i zakładamy tam jakieś maskowanie, to dostaje on większą ilość tego maskowania niż na przykład Maus, ponieważ Maus ma beznadziejny ten współczynnik maskowania. Teraz będzie to wszystko wyrównane, mniej więcej oczywiście, i zarówno maskowanie dla Mausa, jak i na przykład dla innego małego TDK wartość będzie miało tą samą. Oczywiście no, inne będą miały te czołgi, te wartości bazowe, prawda? Które zależą głównie od wielkości pojazdu. Kolejna sprawa, w Łacie 8.6 zostanie wprowadzona zupełnie inna mechanika pocisków HIT. Od teraz będą one więcej, nie będzie tych strzałów za zero, tylko będziemy słyszeli, że jest to rykoszet, jeżeli kąt uderzenia będzie większy niż tam 80 stopni. Też ciekawa informacja, że po penetracji pociski HIT tracą około 5% swojej mocy, tego potencjału penetracyjnego. Co to oznacza? Otóż mniej więcej to, że jeżeli mamy ekran przeciwkumulacyjny, na przykład możecie to obserwować przy gąskach różnych czołgów brytyjskich, to strzelając tam, pocisk oczywiście będzie to przebijał, ten pierwszy ekran, natomiast później będzie wytracał już bardzo mocno swoje właściwości te penetracyjne. Także ten kadłub będzie trudniej przebić. No i także te ekrany przeciwkumulacyjne wreszcie zaczną spełniać swoje zadanie po prostu. Jeszcze ciekawa sprawa, że gąsienice będą traktowane jako ekran przeciwkumulacyjny. Co to oznacza? Że słuchajcie, no jest tak, że każda gąsienica również ma jakiś tam współczynnik pancerza i po przebiciu tej gąsienicy, w zależności od odległości, jaką pocisk musi przebyć, żeby uderzyć w pancerz, będzie on po prostu wytracał swoje te właściwości penetracyjne. To na pewno w jakiejś szkole czołgisty zrobię, także dokładnie omówię, co się dzieje z pociskami po trafieniu i tak dalej. Ważną, nawet bardzo ważną zmianą ma być zupełne przebudowanie jakby systemu celności dział. To znaczy konkretnie i w jak największym skrócie, żeby wam to powiedzieć, o wiele rzadziej pocisk będzie trafiał na obrzeża. Został ten wzór, który przelicza to, zmieniony i o wiele rzadziej będzie trafiał na obrzeża celownika. Teraz często jak strzelacie z jakiegoś działa, no to trafia nam pocisk właśnie na brzeg i nie trafiamy w cel. Natomiast w nowej łacie już będzie to prawdopodobnie inaczej wyglądało i więcej tych pocisków będzie lokowanych przy po prostu środku, przy tej kropce, przy środku celownika. To jest bardzo fajna informacja. Wydaje mi się, że wszystkie działa, dzięki temu celność wszystkich dział się zwiększy. Oby nie był to buff, bo tutaj mam pewne obawy, oby nie był to buff największy dla dział rosyjskich, bo coś tu się właśnie takiego kroi. Często jeszcze pytacie o typa 59. Otóż mówię ponownie, nie ma takiej możliwości, żeby typ 59 wszedł do sklepu. Uważam, zresztą Wargaming też pewnie uważa, że kompletny fail był z tym typem. Jest to czołg zbyt mocny i po prostu no, nie wróci on na pewno do sklepu. Będzie tylko przyznawany właśnie w jakichś tam eventach i tak dalej. Widzieliście mój materiał o nowych kamuflażach. Słuchajcie, pytania tam się też pojawiły. Otóż, jeżeli ktoś ma stary kamuflaż kupiony za złoto, absolutnie nie dostanie żadnego zwrotu przy ewentualnej zmianie. Dlaczego? Kasa, moi drodzy, no tylko to. W World of Tanks może pojawić się pojazd Sturm Tiger tak zwany. Wszyscy myśleli, że będzie on artylerią, ale tak się nie stanie, ponieważ zrobią z niego TDK. To jest też wątpliwa wiadomość, ale jeżeli będzie prawda, no to szykuje nam się coś dużo, dużo lepszego niż KW-2 z trolem. Oczywiście płyty zamontowane na Super Pershingu będą traktowane jako ekrany przeciwkumulacyjne. Jednak druga płyta na kadłubie, ja wam to omawiałem z okazji omawiania tego czołgu pod lupą, druga płyta nie będzie brana pod uwagę podobno. Także przestrzeń między kadłubem a tą pierwszą płytą w ten sposób będzie trochę większa.
No, zobaczymy, jak to będzie działało. W każdym razie teraz już nie powinno być strzałów za zero, tylko być może będą po prostu ding-dongi. W następnej łacie, czyli 8-6, artyleria dostanie dokładnie taki sam matchmaking, jak na przykład czołgi ciężkie czy średnie, czyli plus 2 i minus 2. Jeżeli będziecie mieli artylerię 5 poziomu, to nie wyrzuci was z czołgami 8. Bardzo często też pojawiają się pytania o konta premium, mianowicie, no, czy można na przykład je zawiesić czasowo, na przykład ktoś wyjeżdża gdzieś, kupił sobie na pół roku premium, wyjeżdża na miesiąc, czy może to zawiesić, albo czy na przykład może sam zdecydować, kiedy to premium mu się tak jakby włączać i wyłączać. Oczywiście, moi drodzy, no, na takie pytania jest zawsze jedna i ta sama odpowiedź. Nie będzie takiej nigdy możliwości. Zauważcie, jakie straty poniosłaby firma Wargaming, gdyby pozwalało to włączać i wyłączać konto premium. Tak na wydział, że tak powiem. Zresztą chyba w żadnej grze MMO czegoś takiego nie ma, także i tutaj na pewno nie będzie. No i cóż, to już wszystko. Takie króciutkie tylko wiadomości. Nie wiem, ile to trwało, mam nadzieję, że krótko. W tym czasie mogliście sobie rozegrać tam ze dwie bitwy i posłuchać mojego nudnego głosu. Tak więc żegnam się z wami. Do usłyszenia.